Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj rzecz, która przyda się każdemu z Was, czyli elektronika taka typowo użytkowa, ładowarka. Firma Blitzwolf i jest to model BWS6, 18-watowa, Quick Charge 3.0. Zobaczymy sobie, co tutaj mamy w środku. Ja do czynienia z produktami firmy Blitzwolf mam już dość długi czas, ponieważ pierwsze jakieś sprzęty do nas docierały kilka lat temu i co jakiś czas obserwuję, co też wydają oni i muszę przyznać, że ta firma się ciągle rozwija i brawo, naprawdę nie trafiłem z tej firmy jeszcze na jakąś lipę taką totalną, a powiem Wam, że kiedyś chciałem przeoszczędzić, jeśli chodzi o ładowarki i zamówiłem z jakiegoś innego portalu zupełnie, nie ze sklepu Banggood. No i powiem Wam tak, że nie pochodziła ona nawet jeden dzień. Jak zobaczyłem, że ładowanie telefonu wiązało się z nagrzaniem ładowarki do tego stopnia, że nie można było jej dotknąć, no to powiedziałem, że no po prostu aż strach coś takiego zostawić w domu. Proszę bardzo. I to jest ładowarka, z której ja już korzystam osobiście od lat, też nie wiem, z 2 lata może. Dlatego zdecydowałem się ściągnąć praktycznie dokładnie taką samą. I tutaj mamy właśnie taką klasyczną na maksa. Widzicie, ja mam ręce zakurzone, więc od razu to łapię kurz, bo to jest taki piano black, powiedzmy. I 2 wejścia Quick Charge 3. Trzeba pamiętać tylko, że te 18 W osiągniecie na jednym porcie, a jeśli załadowane są 2, to wtedy ładowarka ogranicza moc do 15 W. No i dobra, zaraz zobaczymy sobie tutaj. Ja mam przewody też dosyć porządne, więc, ale jeszcze może podepniemy sobie przez... to będziecie, żebyście Wy widzieli. To jest tak. I zaraz sobie zobaczymy, co też nam się tutaj pokaże. I na razie podepniemy do mojego. To ja mam S10. Telefon zgłosił szybkie ładowanie i tutaj nam się pokazuje 15 W, tak? 9,5 V na 15 A i jedzie. No, czekajcie, tutaj jeszcze mam, tutaj są opcje. No to jak nie wiem, to zrobimy... Nie, nie da się. No widzicie, chciałem tak... jest, dobra. Teraz wszystko będziecie widzieć, prawda? No, czyli elegancko jedzie. W takim razie pakujemy drugi przewód. Drugi przewód, ale tam już chyba nie... No może wcisnę. Podłączamy w takim razie drugi telefon i zobaczymy, co też ładowarka zrobi. Tak, rozłączyło, podłączyło jeszcze raz. I mamy tutaj w tym momencie na 7 W, ale to powiem Wam szczerze, że tutaj już jest 80% naładowania, więc no to widać, że się zmniejsza. Spróbujemy rozłączyć, zobaczymy, na ile wskoczy. Na 10. No i spróbujemy jeszcze w takim razie drugą konfigurację. Tutaj mamy Xiaomi telefon. Xiaomi. No tutaj też jest 76. Musi się ustabilizować. No w granicach 9 W. I podłączamy drugi telefon. No, no tutaj też przeskoczyło na te 7, ale przed chwilą, jeszcze kiedy był ten telefon bardziej rozładowany i leciało na te 15 W, po zmniejszeniu lekko to ucięło faktycznie gdzieś do 10, no teraz na te jakieś 7 pokazuje. Tak więc, ja tą naprawdę ładowarkę, słuchajcie, polecam, czyli tutaj 2 telefonów na szybko nie naładujecie. Jeden na szybko, albo 2
troszeczkę wolniej, ale to działa u mnie lata. Codziennie używana jest i działa do dzisiaj, więc polecam. Link tradycyjnie w opisie. Ja myślę, że na tej ładowarce się temat z Blitzwolfem na test TV nie zakończy. Ściągnę jakieś kolejne sprzęty, bo mają tego coraz więcej. Do zobaczenia wkrótce. Ode mnie ręka w górę, kciuk w górę. Na razie, cześć.